Na kran w Petersburgu, a Merkel w Sochi. Wyjechała do Syrii walczyć, a także ze względu na przeszłość kolonialną. Syria była francuską kolonią, w związku z czym te związki gospodarcze, polityczne, one tradycyjnie były dosyć silne. Natomiast trudno mówić o tym, żeby Rosja mogła odgrywać rolę stabilizującą w Syrii, dlatego że do tej pory odgrywała raczej rolę destabilizującą. Na pewno są próby podejmowane przez przede wszystkim Francję, w mniejszym stopniu przez Niemcy, ażeby jakoś Rosjan przekonać do współdziałania, ale tak jak mówię, Francja jestem bardzo sceptyczny. Francja też swoje stanowisko chociażby wobec Asada. Jak najbardziej tak. No, wydawało się jeszcze parę lat temu, że Asad, że to już wszystko, że Asad może tylko przedłużać agonię swojego reżimu. Francja zresztą była pierwszym krajem, który na bardzo wysokim szczeblu uznał legitymację rządu tak zwanej wolnej Syrii, czyli tej opozycji antyasadowskiej, jako jedno z pierwszych państw Zachodu. Natomiast wyraźnie widać, że Asad okrzepł i no, oczywiście nie bez pomocy ze strony Iranu i Rosji. I znowu tutaj wracamy do szerokiego obrazka. Mamy Iran, prawda? To jest tak bardzo dużo czynników nagle się pojawiło w tych naszych rozmowach transatlantycko-rosyjsko-europejskich, że bardzo trudno przedstawić jakąś przekonującą i prawdopodobną prognozę. Zbyt wiele czynników zresztą również takich, które wyglądają nieprzewidywalnie, i do tych czynników nieprzewidywalnych niestety dołączył również prezydent Donald Trump, który nie należy do najbardziej przewidywalnych polityków obozu zachodniego, mówiąc eufemistycznie. No i Europa rzeczywiście w tym momencie nie wie, czego się spodziewać, tak, po decyzjach Waszyngtonu, szczególnie w kontekście też między innymi Bliskiego Wschodu. No najlepszym przykładem tej nieprzewidywalności była rezygnacja ze szczytu w Singapurze, Stany Zjednoczone, Korea Północna. Chociaż no, ostatnio słyszymy, że może jednak wrócimy do pomysłu szczytu. W związku z czym to jest kompletnie nieprzewidywalna sprawa. To jest kompletnie nieprzewidywalna sprawa i też niejasne stanowisko ze strony Waszyngtonu, czy ten szczyt się odbędzie, czy nie. Nie, ale miejmy nadzieję, że dojdzie do bardziej czytelnej gry ze strony Waszyngtonu wobec Unii Europejskiej, wobec Europy, bo tego wszyscy się spodziewają tutaj na starym kontynencie. Michał Potocki, publicysta, dziennikarz Gazety Prawnej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A w świecie powiększeniu to już wszystko. Bogumił Hussejnow. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Przez ostatnie co najmniej kilkanaście lat w Polsce następowała szybka degradacja tak zwanego przygotowania zawodowego. Jako że przeważnie jego uczestnikami byli bardzo młodzi ludzie, z czasem zaczęło się ono kojarzyć nawet z młodocianymi przestępcami, z marginesem społecznym, który po prostu nie chce się uczyć. Tymczasem Niemcy czy Austria rozwijały kształcenie dualne, zabierając nam co zdolniejszą młodzież, która zostawała później w Niemczech czy Austrii i zasilała tamtejsze rzemiosło. Dziś próbujemy ten trend odwracać. Czy i na ile się to udaje, porozmawiam w najbliższej audycji Społeczny Punkt Widzenia. Niedziela, godzina 13:35. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Strażacy opanowali 1/4 powierzchni pożaru składowiska odpadów w Zgierzu, objętego ogniem od piątku. Na miejscu wciąż pracuje ponad 40 jednostek straży pożarnej. O sytuacji poinformowano po zakończeniu wieczornego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wciąż monitorowany jest stan powietrza. Do wtorku emisja szkodliwych substancji powinna zostać ograniczona o 90%. Wkrótce zostaną przeprowadzone jeszcze dodatkowe badania, mówi Krzysztof Janecki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Wojewoda łódzki podjął decyzję o wystąpieniu do ministra obrony narodowej na wydzielenie sił i środków Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w Warszawie, który tu przyjedzie i który pomoże nam dokonać badania odcieków z tej płonącej hałdy, odcieków po akcji ratowniczo-gaśniczej, jak i również innego rodzaju badań, o które wnioskowali samorządowcy. W Zgierzu dziś będą
normalnie otwarte placówki oświatowe, ale nie ma zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych poza murami szkół. Jedynie szkoła muzyczna w Zgierzu, która znajduje się na terenie Parku Przemysłowego, stosunkowo blisko od miejsca pożaru, będzie zamknięta do 30 maja. Służby oceniają, że gaszenie pożaru składowiska odpadów powinno zakończyć się we wtorek. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili protest i opuścili teren parlamentu. Podczas konferencji przed Sejmem głos zabrała m.in. Janina Ochojska. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej podziękowała protestującym, obiecała również, że będzie walczyć o ich prawa. Działaczka społeczna oskarżyła rządzących o to, że próbowali ją wykorzystać do wyciągnięcia niepełnosprawnych i ich opiekunów z Sejmu. Powiedziała również, że protestujący wychodzą z Sejmu jako bohaterowie i zwycięzcy. Teraz na was będą spoczywały oczy wszystkich niepełnosprawnych. No bo chcieli wyciągnąć ich z Sejmu, że na Hama. Nie zostawimy dziady. Was samych, nie będziemy na bez was, na siłę, o niczym decydować. Ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Grupa opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi protestowała w Sejmie od 18 kwietnia. Prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył misję tworzenia eksperckiego rządu doświadczonemu ekonomiście Carlo Cottarellemu. W niedzielę zrezygnował z tego zadania kandydat antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i eurosceptycznej ligi profesor Giuseppe Conte. Misja profesora Contego nie powiodła się, ponieważ Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydatury ostro krytykującego Unię Europejską i Niemcy profesora Paolo Savony na stanowisko ministra ekonomii i finansów. Savona porównywał obecną politykę gospodarczą Niemiec do tej, którą prowadziła III Rzesza. Prezydent wyjaśnił, że negatywna reakcja rynków finansowych i unijnych partnerów na tę kandydaturę groziłaby katastrofą finansową. Biuro prezydenta poinformowało, że misję tworzenia eksperckiego rządu otrzyma Carlo Cottarelli, ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że niebawem odbędą się kolejne wybory. Jak wynika z sondaży, Ruch i Liga mogą w nich otrzymać ponad 60% głosów, co grozi powtórką obecnego kryzysu politycznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polscy siatkarze utrzymali prowadzenie w tabeli Ligi Narodów po trzech seriach meczów. Biało-czerwoni, którzy w niedzielę w Krakowie pokonali Kanadę 3-1, wyprzedzają Francję. To jedyne dwa zespoły w 16-drużynowej stawce, które mają na koncie komplet punktów. Środkowy Jakub Kochanowski podkreśla, że o zwycięstwo z Kanadą w niedzielę nie było łatwo. Na pewno najciężej nam się grało, a myślę, że to jest kwestia tego, że to już jest trzeci dzień. Jesteśmy jednak trochę zmęczeni. Kanada zagrała naprawdę niezłe spotkanie, także 3 punkty bardzo cieszą. No, myślę, że 9 punktów u siebie nie da się wymarzyć lepszego startu. Ze swojej gry coś tam mógłbym jeszcze poprawić, ale nie mogę narzekać. Środkowy Piotr Nowakowski. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Kończymy ten weekend z 3 zwycięstwami za 3 punkty. Pozostaje się jedynie cieszyć. Cieszę na pewno wygrana. Styl może będzie cieszył nas bardziej już niedługo. Całe szczęście drużyna z Kanady też jakoś specjalnie nie brylowała, ale wiadomo, to są początki. Ciężko jeszcze o taką super formę, zwłaszcza, że niedawno skończyliśmy sezon ligowy, a tu już trzeba grać mecze międzypaństwowe. Następny turniej także zaplanowano w Polsce. Biało-czerwoni od piątku do niedzieli rywalizować będą w Łodzi, gdzie zmierzą się z Francuzami, Chińczykami i Niemcami. I na koniec prognoza pogody. W nocy zachmurzenie w kraju małe i umiarkowane. Na krańcach południowych i na Pomorzu Zachodnim możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na Podkarpaciu silne zamglenia. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 16 na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko w czasie burz porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 1. Powtórka programu. Polacy w świecie. Edyta Poźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. Podsumujemy wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda w Chicago spotkał się z Polonią. Powiemy o Polakach mieszkających w Czechach, będziemy we Lwowie i na festiwalu poezji i muzyki Maj nad Wilią.
Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatniego tygodnia, Maria Furdyna. Prezydent Andrzej Duda w Tbilisi wziął udział w uroczystościach setnej rocznicy proklamowania Demokratycznej Republiki Gruzji. Andrzej Duda rozmawiał z gruzińskim prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamentu. Wygłosił też przemówienie na Placu Wolności. W ramach uroczystości w Tbilisi odbyło się również Polsko-Gruzińskie Forum Ekonomiczne. Wydarzenie to współtworzył Polski Instytut Studiów Wschodnich, znany m.in. z organizowania Forum Ekonomicznego w Krynicy. Olga Tokarczuk zdobyła prestiżową brytyjską nagrodę Bookera. Polska pisarka została uhonorowana za powieść Bieguni. Książka ukazała się w zeszłym roku po angielsku jako Flights w tłumaczeniu Jennifer Croft. Już sama obecność wśród finalistów była dla mnie wyróżnieniem, powiedziała po zdobyciu Bookera Olga Tokarczuk. Rzeczywiście byłam zaskoczona, ponieważ zdawałam sobie sprawę od początku, w jakim jestem towarzystwie, że to są wszystkie wielkie powieści. Prawdę mówiąc, to ja byłam szczęśliwa, kiedy już byłam na krótkiej liście. To już mi wystarczyło zupełnie. A to, że wygrałyśmy z Jennifer tego Bookera, jest naprawdę wielkim, wielkim osiągnięciem. Olga Tokarczuk jest pierwszym polskim pisarzem z nagrodą Bookera. W Grodnie odbyło się spotkanie rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do pierwszej klasy miejscowej szkoły polskiej. Przybyli rodzice 76 przyszłych pierwszoklasistów, ale na razie szkoła gwarantuje przyjęcie 60 uczniów. Angelika Orechwo, prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, podkreśla, że od kilku lat są problemy z przyjęciem wszystkich chętnych do klas pierwszych w szkole polskiej w Grodnie. Władze ograniczają liczbę klas pierwszych do 2, dlatego już rodzice się niepokoją, czy ich dziecko trafia do szkoły. Rekrutacja do szkoły oficjalnie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 28 sierpnia. A w Mińsku odbyła się prezentacja biografii Józefa Piłsudskiego autorstwa profesora Włodzimierza Sulei. To pierwsze wydanie biografii marszałka w języku białoruskim. Profesor Włodzimierz Suleja powiedział, że Józef Piłsudski odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dodał, że w planach marszałka i jego otoczenia było zagospodarowanie białoruskich elit w ramach odradzającego się państwa polskiego. Niefortunnie zapewne się stało, że Białoruś z Mińskiem jako centrum w granicach II Rzeczpospolitej, tak jak chciał Piłsudski, się nie znalazł. Tomasz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, przy którego wsparciu biografia została wydana, zauważył, że jej prezentacja odbyła się w ramach kolejnego przystanku. Historia. To był taki wątek, który koresponduje bezpośrednio z stuleciem odzyskania niepodległości. Przystanki Historia w Mińsku organizują wspólnie Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Polski i Ambasada Polski na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W spotkaniu z autorem książki wzięło udział kilkadziesiąt osób. W Atenach Dni Kultury Polskiej to 3 dni poświęcone polskiej kulturze, literaturze, nauce, a przede wszystkim historii. Biało-czerwoną wstęgę inauguracyjną przecięli konsul Rzeczpospolitej w Atenach Wojciech Flera i dyrektor polskiej szkoły, gdzie odbyły się uroczystości, Marzena Geisler. Konsul Wojciech Flera przyznał, że jest pod wrażeniem tego, jak szkoła kultywuje polskie tradycje i promuje polską kulturę w Grecji. Szczególnie cieszy nas bardzo duże zaangażowanie, kreatywność dzieci, ich spontaniczność i dużo radości, jakie wkładają w organizowane przez siebie imprezy. Dni Kultury Polskiej w Atenach zakończyły się wczoraj. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawowała Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach. Dla chicagowskiej Polonii takie chwile należą do najważniejszych w historii. Nasi rodacy w Wietrznym Mieście mogli się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. To była specjalna, polonijna wizyta. Jan Pachlowski. Andrzej Duda dziękował Polakom w Chicago za pielęgnowanie polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Polonusami wraz ze swoją małżonką Agatą Dudą spotkał się w Parku Milenijnym. To jedno z najważniejszych miejsc Wiecznego Miasta, położone w jego najbardziej atrakcyjnej części. No miłe jest, jak przyjedzie taka osoba. My tu mieszkamy, siedzimy, tu jesteśmy zadowoleni, zapracowani, ale jak taka osoba przyjedzie, to cieszy, że nas chce odwiedzić i naprawdę, że niech to będzie jako opcja polityczna. My żyjemy tutaj w odległym kraju, w Stanach Zjednoczonych i my naprawdę tęskni się za tą osobą, głową państwa. Niech to będzie z jakiej opcji, nie? To jest, no mi jest obojętne. Niech rządzą, aby dobrze rządzili. Nie? No jakoś inaczej, jakoś tak gorąco na sercu, miło. Tutaj reprezentuję koło 29 gronków. My to z utęsknieniem czekali na tą chwilę, po prostu, żeby się spotkać po prostu z tym Andrzejem Dudą, bo to reprezentuje naszą najjaśniejszą po prostu Rzeczypospolitej.
podkreślali jeszcze przed wystąpieniem prezydenta chicagowscy Polonusi. Natomiast Andrzej Duda mówił Polonii o wspólnej polsko-amerykańskiej historii. Prezydent podczas spotkania był wyraźnie wzruszony. Zobaczyć taki las biało-czerwonych flag w sercu wiecznego miasta to naprawdę wielkie wzruszenie. Cieszę się, że właśnie teraz, w 2018 roku, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mogę być z Państwem. Mieście, które jest na świecie drugim po Warszawie największym miastem Polski. Prezydent apelował także do Polonii, aby pamiętała o ojczyźnie i aby była siłą polityczną w Stanach Zjednoczonych. Podziękował także Polakom za pielęgnowanie polskości i wręczył 8 osobom odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych były te prowadzące działalność społeczną i edukacyjną, a także nasz jedynek w NBA i koszykarz Marcin Gortat. Cieszę się, że taki zaszczyt mnie dzisiaj spotkał i przede wszystkim w tym wieku. Obok mnie stali ludzie, którzy mieli naprawdę grubo ponad 50-60 lat i podwójnie byłem młodszy. Na spotkanie z prezydentem przyszli zarówno Polacy, jak i Amerykanie. Wśród gości był burmistrz Chicago Rahm Emanuel. Dzień później Andrzej Duda odsłonił w Wiecznym Mieście tablicę poświęconą dwóm swoim poprzednikom. Chodzi o byłego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczarowskiego i byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość w polonijnym kościele świętego Ferdynanda miała być ostatnim punktem wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Jednak ze względu na awarię samolotu lotu nasza głowa państwa w USA musiała spędzić niespodziewanie dodatkowy dzień. Z tego powodu Andrzej Duda wybrał się na ryby. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia 24 z tej strony Oceanu Atlantyckiego. Jan Pachlowski. Zmieniamy kontynent. Polskie media w Czechach od kilku lat borykają się z problemem, jak dotrzeć do młodego odbiorcy. W tym kraju mieszka około 50 tysięcy Polaków, z tego ponad połowa w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. O tym, jak rozszerzyć grono czytelników, rozmawiano w czwartek i w piątek w Ostrawie w ramach spotkania organizacji Midas, zrzeszającej wydawców prasy mniejszości narodowej. Z uczestnikami rozmawiał Piotr Pogorzelski. Stanisław Folwarczny jest Polakiem, obywatelem Czech i jednocześnie wicemarszałkiem województwa Moravskoslezskiego. Jak podkreśla, sytuacja miejscowej mniejszości polskiej nie jest zła, także jeśli chodzi o media. Są programy w telewizji i audycje w radiu, są gazety. Stanisław Folwarczny podkreśla, że dobrze jest jednak zwrócić uwagę na to, kim są odbiorcy tych mediów. Kto ogląda dzisiaj telewizję? Raczej to są te grupy starszych ludzi. Młodzież przede wszystkim wchodzi w internet, to jest oczywiste. Ważne, żeby nasza praca przechodziła powoli w internet, co się udaje, do stron internetowych, na Facebook, żeby młodzież miała możliwość kontaktu z Polską, z mniejszością polską, z naszymi imprezami i to według mnie się skutecznie udaje. Sytuacja jednak nie jest tak prosta. Tomasz Wolf jest redaktorem naczelnym gazety Głos. Ukazuje się ona dwa razy w tygodniu w nakładzie 3,5 tysiąca egzemplarzy. Dziennie stronę internetową tej gazety odwiedza jedynie 400-500 czytelników. Opisujemy codzienne życie Polaków na Zaolziu. Są bardzo aktywni na różnych polach, w różnych dziedzinach. Dużo także się dzieje w Pradze, w innych ośrodkach, w Brnie na przykład, czy w Łomuńcu. Na przykład to jest bardzo znana wystawa polskiego abstrakcjonizmu, właśnie obecnie trwa. Ale piszemy też sporo o tym, co się dzieje w Polsce, odwiedzamy polskie miasta, proponujemy Zaolziakom wycieczki do Polski. Pomysłem na zwiększenie czytelnictwa także wśród młodych jest wprowadzenie drugiej wersji językowej, czeskiej, w internecie. Tak postąpił miesięcznik Zwrot, wydawany przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Powiedziała mi o tym jego redaktor naczelna Izabela Kraus-Żur. W zasadzie jako jedyna strona na Zaolziu ma dwie wersje jakby językowe i na tej stronie tak są bieżące informacje aktualne, ale one są w skróconej formie, tak, bo strony internetowe nie są od tego, żeby tam wypisywać elaboraty. Jest tendencja wzrostowa, zwłaszcza że tak powiem w wejściach na czeską wersję językową, gdzie w porównaniu z ubiegłym rokiem, porównałam pierwsze dwa kwartały, znaczy pierwszy kwartał w ubiegłego roku i tego jest wzrost o 25%. Polskie tradycyjne media na Śląsku Cieszyńskim wspiera m.in. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Mówi o tym jej wiceprezes Joanna Zając. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie realizuje wiele projektów ze społecznością, z mniejszością polską tutaj właśnie w Republice Czeskiej. Są to projekty zarówno z zakresu edukacji, są to projekty kulturalne, ale także w dużym zakresie są to projekty związane z rozwojem mediów mniejszościowych. Wspieramy tytuły prasowe, ale także radio i portale internetowe. Na Zaolziu są też tradycyjne media elektroniczne, jak radio i telewizja. W czeskim radiu zajmuje się tym Martyna Radłowska-Obrusnik. Czeskie radio w Ostrawie, wydarzenia. Audycji mamy 5 razy w tygodniu, po 25 minut. Audycje są przeznaczone dla mniejszości polskiej zamieszkałej w Republice Czeskiej.
i referujemy o sprawach związanych właśnie z mniejszością. Czasami dajemy wiadomości z Polski bądź wiadomości regionalne czeskie, o ile mają związek z mniejszością. Tak samo nadajemy tylko polskie piosenki. Żadnych czeskich piosenek się u nas nie emituje. 8-minutowe programy telewizyjne w miejscowej telewizji publicznej przygotowuje Renata Bilan. Są one emitowane raz w tygodniu w niedzielę rano w pierwszym programie ogólnokrajowej telewizji. Tego samego dnia są powtarzane w drugim już wieczorem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszam na kolejne wydanie wiadomości w języku polskim. Podobnie jak w czeskim radiu, problemem jest to, że redakcja składa się z jednej osoby, czyli właśnie Renaty Bilan. Na początku było nas więcej, no ale w tej chwili sytuacja jest jaka jest. A jak Pani nadąża ze wszystkim? Trudno. No trzeba sobie po prostu rozplanować, zaplanować mniej więcej jak zrobić cały ten program. Da się zdążyć, no ale po prostu trzeba zdążyć, trzeba zrobić. W Unii Europejskiej mieszka około 50 milionów osób, które należą do mniejszości narodowych. Dlatego powstała inicjatywa Pakiet Bezpieczeństwa dla Mniejszości, czyli apel do wspólnoty o przyjęcie ustaw gwarantujących zachowanie kultury i tradycji oraz przestrzeganie praw tych grup. Z Ostrawy Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Polacy w świecie. W magazynie polonijnym teraz Lwów. W Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej zainaugurowano działalność przystanku Historia. Chodzi o przybliżenie losów Polski. Podobne miejsca IPN otworzył w Nowym Jorku, Mińsku i w Brukseli. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Przystanek Historia w Lwowie, duże wydarzenie, co miesiąc wykłady dotyczące najnowszej historii Polski. Mamy wiele rzeczy do powiedzenia, szczególnie w tym roku, około rocznicy stulecia odzyskania niepodległości. Nie można mówić o naszym odzyskaniu niepodległości bez Lwowa, bez historii tego miasta, bez dziejów tej ziemi, bez ludzi, którzy tworzyli kulturę w tym mieście, która takie piętno, tak pozytywne na pokoleniach Polaków odbiła. No to z tej ziemi chociażby, no każdy dzisiaj polskie dziecko zna ten wierszyk Bełzy, kto ty jesteś. To pytanie tu zadano po raz pierwszy. Chcemy mówić o historii polskiej tych lat ostatnich, o ruchu Solidarności, który był tym ostatnim etapem walki z komunizmem. Niepodległa Ukraina ma swój początek również w Stoczni Gdańskiej. Oczywiście ten najbardziej krwawiący moment, ludobójstwo w Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, no nas dzieli, ale taka była nasza historia. My pamiętamy o ofiarach, tu nie możemy na żaden kompromis, jeżeli o prawdę chodzi. Nie idziemy, ale są inne tematy, przy których się spotykamy. Rafał Wolski, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie. Panie konsulu, pan jest patronem tego przedsięwzięcia, jak ważnego w działaniach konsulatu, no i dla społeczności polskiej tutaj w Lwowie, na ziemi lwowskiej. Z mocą naszych kompetencji opiekujemy się Polakami mieszkającymi za granicą, w tym przypadku Polakami mieszkającymi w naszym okręgu konsularnym i uważałem za swój obowiązek wsparcie i objęcie patronatem pierwszego wydarzenia z cyklu Przystanek Historia Lwów, gdzie jedna z organizacji polskich, mianowicie Asocjacja Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lwowskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, chce przekazywać z pierwszej ręki wiedzę o przeszłości w sposób taki, aby każdy na podstawie tej wiedzy mógł wyrobić sobie zdanie. Panie są przedstawicielkami Asocjacji Przedsiębiorców Polskich we Lwowie, na ziemi lwowskiej. Prezes, pani Tatiana Bojko i pani Monika Zych, przewodnicząca Klubu Przedsiębiorców Polskich. No faktycznie my to kontynuujemy w naszym stowarzyszeniu działalność takiego kierunku, który się nazywa Centrum Edukacyjne imieniem Mikołaja Reja. Od lat realizujemy rozmaite projekty związane z taką edukacją globalną. Wspaniały projekt przede wszystkim dla młodzieży, wspaniały projekt nie tylko dla Polaków, którzy tutaj mieszkają, myślę dla wszystkich narodowości, które zamieszkują tereny Lwowa, okolic Ukrainy, no i przede wszystkim dla nas, dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych, bardzo ciekawy, wspaniały projekt, który był bardzo potrzebny tutaj właśnie. Zajęcia będą wyjazdowe, terenowe. Wykłady to będzie tak: Stryj, Żydaczów, Żurawno, Sambor, tam jest Dom Polski, tam jest Festiwal Kultury Kresowej. To są Rutki. Później lwowskie wykłady. Tu raz w miesiącu będą się odbywali w biurze naszego stowarzyszenia. Doktor Dariusz Iwaneczko, dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. IPN Rzeszowski, między innymi pan, bardzo aktywnie brał udział w tym, żeby ten przystanek Historia w Lwowie mógł powstać. Tak, uznaliśmy, że najbliżej nam do Lwowa z Rzeszowa i
To w sposób naturalny założyliśmy z prezesem, że Rzeszów będzie organizacyjnie odpowiadał za przystanek Historia Lwów, tylko trzeba zaznaczyć, że te zajęcia edukacyjne nie będą się odbywały tylko we Lwowie. Będziemy się starali docierać do różnych środowisk polskich na terenie tu całej zachodniej Ukrainy. Czego będą dotyczyć te spotkania? Jakie będą tematy tych spotkań? Bardzo różnorodne. Przede wszystkim będziemy opowiadać o historii Polski. W tym roku w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale chcemy też pokazywać zbieżne wątki w historii, w dziejach Polski i w dziejach Ukraińców, jak na przykład Sojusz Piłsudski-Petlura albo represje, które dotykały ludność ukraińską i ludność polską w warunkach państwa sowieckiego. Dla przykładu podam operacja polska NKWD z lat 30. czy głód na Ukrainie. To jest to, co nas łączyło jako ofiary systemu sowieckiego. Ale też trzeba pamiętać o wątkach, które się łączą historycznie i z czasami nam bliskimi, współczesnymi, jak Jan Paweł II, papież pojednania, przecież tutaj w Lwowie wzywał właśnie do tego pojednania naród polski i naród ukraiński. W Lwowie była Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Poezja, muzyka, filmy i dyskusje znalazły się w programie Międzynarodowego Festiwalu. Impreza rozpoczyna się dzisiaj i będzie przebiegać pod hasłem Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski. Maj nad Wilią jest okazją do zaprezentowania Litwinom bogatej polskiej kultury, powiedziała Polskiemu Radiu 24 Renata Budkiewicz, odpowiedzialna za promocję festiwalu w litewskich mediach. To dobry pretekst, żeby wyjść z ofertą polskiej kultury w świat i zwróćmy uwagę, że większość wydarzeń będzie miała charakter międzynarodowy. Chcemy też udowodnić, że polska kultura potrafi również zainspirować twórców zagranicznych. A jak wiemy, ten rok jest szczególny, dlatego też w szczególny sposób chcemy opowiedzieć, czym jest Polska. Kim są Polacy, jaka jest ich duchowość i wrażliwość. Czego przykładem będzie niezwykłe spotkanie ze Stanisławem Sojką. Jak mówi sam artysta, nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, aby się popisać, a moją ambicją i pragnieniem jest, by podnosić się na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Więc publiczność litewska będzie miała okazję, by poznać i poczuć wrażliwość polskiej duszy. Kolejnym wydarzeniem, które warte jest naszej uwagi, jest film o wieleńskim polskim poecie Sławomirze Worotyńskim, zrealizowany przez dokumentalistkę Agatę Lewandowski. Jak zaznaczają twórcy, ich zadaniem było uczłowieczenie go i pokazanie ludzkich cech tej legendy, żeby zrozumieć jego dramatyczny los i jego poezję. No i też sprawienie przede wszystkim, by ci, którzy dotąd o nim nie słyszeli, też sięgnęli po jego poezję. Maj nad Wilią to jeden z najbardziej znanych polskich festiwali poetyckich na Litwie. W tym roku odbędzie się... Będzie też okrągła uczestnica Bitwy Warszawskiej, która też jest lekcją szczególną w tym stuleciu. Jeśli chodzi o społeczeństwo, bitwa o Polskę, o obronę Europy, do której zostali wezwani, zaproszeni wszyscy, ale w większości właśnie chłopi, włościani, mieszkańcy normalnych miast odrodzonej Polski. Wielkie nazwiska rzadko padały, prawda? Tak można powiedzieć tych podtockich, czartoryskich i tak dalej. Chyba Radziwiłł się tam pojawił, bodajże któryś tam był z tego rodu. I, bo mi też o co chodziło, że to porozumienie społeczne, tak może to jest, śmiesznie brzmi, ale ono się dokonało, prawda, wtedy i to było też przyczynkiem do tego nazwanego cudu, oprócz działania też Pana Boga w tym momencie. Znaczy ten cud to był, to znaczy ten cud ja bym bardziej postrzegał właśnie w tym, co było odbudową, taką szybką odbudową poczucia wspólnoty. Nie były to łatwe czasy, wtedy nie zawsze chłop uważał się za Polaka, to był inny czas. To, że dopiero, to jest wielka zasługa edukacji okresu międzywojennego, ale trzeba też uczciwie powiedzieć zasługa Polski Ludowej, że kiedy wszyscy staliśmy się Polakami, czyli nasza świadomość bycia Polakiem jest tożsama. My jesteśmy tymi samymi Polakami. My pamiętamy ten banknot nawet, ja pamiętam, Kościuszko, prawda, taki miodowy kolor i żywią i bronią. I ciągle się zastanawiam, o co tu chodzi, jakbym takim, co teraz, kto żywi, kto broni. No a było to, a to była, przecież w jakim sensie to była w sensie rewolucja w świadomości, bo przecież nasza dzisiejsza definicja polskości jest inna niż wtedy. Ona dopiero wtedy, są prapoczątki dzisiejszej naszej definicji polskości, że każdy ten włościanin, chłop jest Polakiem, że ojczyzna jest jedna, nie jest to ojczyzna panów, tylko jest ojczyzną naszych, nas wszystkich. A przecież pamiętajmy co do tego, duch
rewolucji był. Był prawdziwy i wpływy lewicy tej, której niezbyt było daleko do wszelkich rewolucjonistów, a w końcu część Polski odrodziła się przez rewolucjonistów, tych autentycznych, chodzących z bombami, jakbyśmy dzisiaj nazwali ich terrorystami. Bardziej to było złożone niż wcześniej, niż jest teraz. Było to bardziej złożone i nagle się stał ten cud integracyjny. Czyli nagle zaczęliśmy myśleć podobnie, utożsamiając się z państwem, którego praktycznie nie było albo miało niecałe 2 lata, prawda? To było wielkie wydarzenie i przecież to ten polski chłop stał się tym obrońcą ojczyzny i on się stawał tym innym, nowym obywatelem, który zresztą potem za to często gorzko... Ale właśnie, no, czy potem się do niego ta Polska obiecywana nie odwróciła tyłem? No mamy, chyba gdzieś potem sfilmowane takie przyjęcie... gdzie to było? Nieświeżu. Nieświeżu, tak. I tam wszyscy wokół Józefa Piłsudskiego dziękują mu te wielkie rody, że jednak no, mogą jakoś żyć godziwie w tym... No, w Polska, druga Rzeczpospolita była państwem, które po pierwsze było bardzo biedne. My nie chcemy patrzeć, albo nie do końca dostrzegamy tej... No właśnie, a pan jest ekonomistą, to co mieliśmy wtedy, panie profesorze? Przede wszystkim straciliśmy rynki zbytu. Nasza gospodarka, państwa, tego, które było przed zaborami, była potęgą ekonomiczną, przemysłową. Kongresówka należała do najbardziej uprzemysłowionych regionów świata, a przecież dołączyła i do tego również część Śląska i zupełnie przyzwoicie uprzemysłowiona i nowoczesna Wielkopolska i Pomorze. Natomiast to były gospodarki te postzaborcze były skrojone na zupełnie inne rynki. Trenowane całkowicie? Nie. Ten przemysł był budowany. W Łodzi był budowany dla rynku rosyjskiego, przemysł górnośląski był budowany dla rynku niemieckiego, a powstało państwo nieporównywalnie mniejsze i przede wszystkim biedne, wydrenowane, po prostu biedne państwo, które nie miało pieniędzy, już nie mówiąc na to, żeby na cele społeczne czy roboty publiczne, tylko na to, żeby wyżywić i by zapłacić pensje oficerom i żołnierzom. I to, co było początkiem, to był regres, głęboki regres i w zasadzie myśmy wielkim wysiłkiem w zasadzie utrzymywali stan, czyli wstrzymywaliśmy regres ekonomiczny. No i nasz kapitalizm ówczesny był bardzo kapitalizmem głęboko państwowym, bo był to kapitalizm bez kapitalistów, bo oni w dużej części odeszli właśnie, raz... Myślałem sobie, czy to prawda, jak teraz ktoś czyta książkę, na przykład Gorzka Chwała, tam pisze, że ludzie chodzili w papierowych ubraniach. Że dochodziło do nawet i prób kanibali i tak dalej, i tak jest. W tym stanie rzeczy, mimo ogromnego wysiłku takiego społecznego, bo przecież państwo było bardzo głęboko lewicowe, przynajmniej u samego początku. W końcu rząd Moraczeckiego to był rząd głęboko lewicowy. Mało kto pamięta, że na Zamku Królewskim wywiesił czerwony sztandar, prawda? Tego już nikt nie chce dzisiaj powiedzieć. Tak, ale nikt nie wiadomo, kto go zdjął, prawda? Natomiast był to oficjalny w jakimś momencie i nawet się zastanawiano, jaki kolor będzie kolorem, jakie barwy narodowe będziemy mieli. Więc i wtedy przecież 8-godzinny dzień pracy pojawia się jako jedno z pierwszych ustawodawstw tego rodzaju i na przykład prawa wyborcze kobiet, na które państwa tak zwane stare demokracje czekały, było to państwo bardzo lewicowe. Z drugiej strony państwo wyjątkowo biedne, które nie miało, które straciło w dużej części z własną klasę tych, jakbyśmy dzisiaj nazywali biznesu, kapitalistów, VIP-ów, tych, którzy mieli pieniądze, państwo ograbione. I tak naprawdę przecież nasza próba industrializacyjna była próbą industrializacji państwowej, to w dodatku związanej z czym? No z popytem wojennym. Przecież budowaliśmy fabryki zbrojeniowe, a nie fabryki rynkowe, czyli nie biznes, który zarabiał na siebie. No ale z drugiej strony wielkie obszarnictwo było, nie? Prawda? Wielcy magnaci, hrabiowie, no troszeczkę już... Bardzo niski poziom cen żywności, który w ogóle był jednym z morą naszego... Znaczy, niektórzy zresztą słusznie twierdzą, że nasza konserwatywna polityka pieniężna okresu międzywojennego była...
nie była wcale sukcesem, żeby nawet ówcześni ekonomiści, nawet ci, którzy wiązani jeszcze byli z okresem przed zamachem majowym. To dobrze, no bo ta żywność była dostępna. Tylko że wieś była biedna, wieś nie zarabiała na niskie ceny żywności, powodowały, że wieś miała problemy nie tylko z zapłaceniem podatków, które relatywnie były dużo wyższe niż teraz, ale przede wszystkim wieś nie tworzyła popytu na produkty przemysłowe, czyli ogromne chłopskie społeczeństwo było biedne i ono nie tworzyło rynku wewnętrznego. To, co mamy dzisiaj, jest ta wspaniała różnica. My teraz budujemy rynek wewnętrzny, czyli popyt konsumpcyjny. To, co było problemem Polski, to było brak popytu wewnętrznego, który mógłby być motorem rozwoju, a przede wszystkim rozwojem produkcji przemysłowej i wzrostu cen. Władysław Stanisław Grabski spał o wiele gorzej niż Mateusz Morawiecki. Przede wszystkim był konserwatywny, jeśli idzie o monetaryzm i trochę był, z całym szacunkiem, bo to jest wielka postać. Krytyka nie oznacza, że odmawiamy człowiekowi zasług dla ojczyzny, ale był zbyt konserwatywny, polityka pieniężna była, polityka silnego złotego, co nas drogo kosztowała ta polityka, bo to czy obrona kursu złotego zawsze jest drogi, w ogóle utrzymywanie wysokiego kursu. W kraju tak biednym, gdzie ważniejszy był popyt, słusznie mówili ci, którzy go krytykowali, że trzeba było jednak pójść drogą zwiększonej emisji pieniądza, czyli zwiększenia popytu wewnętrznego. Produkować troszkę tych pieniędzy. Tak, żeby zwiększyć popyt wewnętrzny i te pieniądze trafiłyby do przemysłu. Dlaczego? Bo przemysł, za te pieniądze kupiono towary konsumpcyjne. My już nie jesteśmy takimi konserwatystami w dziedzinie ekonomicznej. Umiemy tworzyć, wiele się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się i po tych 25 latach, tych, które teraz minęły. Oczywiście i tamte już mniej pamiętamy, ale wiemy, że okres pokoju tak długi, bo to, co jest naszym jednym z największych niedocenianych sukcesów, to jest to, że to mamy ponad 70-letni okres pokoju, niezależnie od perturbacji, jakie były po drodze, a bo przecież pamiętajmy, dwudziestolecie międzywojenne tak naprawdę trwało nieco ponad 20 lat i skończyło się drugą, jeszcze większą katastrofą niż ta. Gdyby było 5 lat później druga wojna, tak. Takie gdybanie, ale mówi się, że bylibyśmy całkowicie w innej pozycji. Pytanie tylko, co jest ważne, czy my mieliśmy szansę, czy w ogóle była szansa odroczenia w czasie tej katastrofy, kiedy był to czas rewizjonistów. To, co nas to trzeba wyciągnąć, jeden z bardzo ważnych wniosków z przeszłości. Co zniszczyło system wersalski? Postawa państw, które były zainteresowane rewizją status quo. I to byli ci dwaj pariasi ówczesnej Europy. To z jednej strony były weimarskie Niemcy, a potem hitlerowskie Niemcy, ale z drugiej strony było bolszewicka, nawet nie Rosja. Coś, co było w miejscu Rosji, jak ją nawiązał. Tak, a Związek Radziecki, który nawet nie miał w swojej nazwie państwa, z którym walczył, który przecież w końcu pokonał, pierwszym pokonanym zwycięstwem bolszewików było zwycięstwo nad Rosją i jej wyeliminowanie jako państwa na tyle 10 lat. Że wojsko podobno zaważyło. Generałowie białoarmijscy uwierzyli bolszewizmowi, bo już mieli dość męczenia. No w pewnym momencie to nawet ich przyjmował Trocki do Armii Czerwonej, prawda, uznając ich, że część z nich, pierwsza wielka... Luchaczewski był oficerem rosyjskim przecież, ale pamiętajmy, pierwsza wielka, tak wielka hekatomba oficerów, którą nam się kojarzy od nas z Katyniem. Przedtem taką hekatombę przeżyli oficerowie rosyjscy, czyli to oni byli rozstrzeliwani, czyli to była już któryś raz próba oczyszczania swojego, niszczenia swoich przeciwników strzałem w tył głowy. I pamiętajmy, że te państwa, te dwa państwa, bo one są dla nas dzisiaj, gdzie jest jakaś analogia? Każde państwo silne, które jest rewizjonistą, które podważa status quo, które mówi nie, ten stan rzeczy mi się podoba, jest zarzewiem zmiany w przyszłości. I jeżeli zrozumiemy, że kto jest dzisiaj tym, który myśli w kategoriach rewizji stanu status quo, czyli nie dąży do jego zachowania, tylko dąży do zmiany tego, co jest dzisiaj, to pamiętajmy, tam są odpowiedzi na nasze dzisiejsze trudne pytania. Jeśli by tak porównywać, chociaż to nie jest też dobre, no to obecnie Władimir Władimirowicz jakoś ma tendencję, żeby się porównywać do
cara upadłego, tylko tej Rosji, to jest potężnej, ale jednak zwyciężonych. Nie ma tych ciągotek do Stalina czy do Lenina? No zdecydowanie. To znaczy my się czasami trochę popełniamy pewien błąd. Akurat mówimy o zagadnieniach, których od lat staram się obserwować i pisać na ten temat. My trochę za bardzo utożsamiamy dzisiejszą Rosję ze spuścizną Związku Radzieckiego. Oczywiście, że ta spuścizna istnieje, bo są ludzie, którzy się wychowali w tamtych czasach, tylko ci ludzie odchodzą. Przyszło następne pokolenia, tak jak dzisiaj, twarzą Polski nie jesteśmy, nie jest moje pokolenie, które jeszcze pamięta Polskę Ludową, tylko moi studenci lub wychowankowie, dla których Polska Ludowa jest egzotyką. Oni już nie znają tamtych czasów i nawet nie chcą, uważają za bezsens porównywanie Polski Ludowej i czasów obecnych. Się śmieją z syrenek. Tak. I to nie ma znacznego znaczenia dla nich. Jakaś część odległej, nieważnej przeszłości. Podobny problem przeżywa Rosja. Rosja oczywiście nie wiemy do końca, czy bardziej będzie rosyjska, czy jakiś wątek ten bolszewicki, który zawsze będzie istniał, przetrwa w świadomości. Ale na pewno jedno jest pewne. Tamtego czasu, który był, który przecież nie tak dawno, ćwierć wieku, to w końcu nie jest tak bardzo dawno. Tamten czas nigdy nie wróci i te wszystkie słowa o tym odtworzeniu imperium bolszewickiego jest myśleniem ahistorycznym. Bolszewizm był przywieziony w pewnym pociągu, prawda? Zresztą wcale nie zaplombowanym, bo tak naprawdę nie był zaplombowany. Był antyrosyjski. Rosja przeżywa okres próby odnalezienia nowej tożsamości. Bolszewizm był agenturą taką. W sensie dosłownym i mniejszościową agenturą, bo to jest jeszcze bardzo ważne, że był wrogi wobec większości, wcale nie miał poparcia większości. Co jest dla nas ważne, dla nas dzisiaj. Ja przepraszam, bo tak się szukajmy odpowiedzi w przeszłości na to, co w tamtej przeszłości, jeśli ona czegokolwiek nas jest w stanie nauczyć, to szukanie tego. Jeśli jest jakaś analogia, to szukajmy jej dzisiaj. Ale przepraszam, bo ja się czuję, taka żaba, jak skacze po tych kamieniach, bo to jest stulecie i ja wiem, że ten czas jest krótki. Mam jeszcze te kilkanaście minut, będą słuchacze. Ale powiem sobie, jak to było? Jeszcze ten program gospodarczy, co nas tak zaczęło podźwigać w tej sytuacji trudnej? No bo państwo powstało, wojna bolszewicka za nami, jest próba naprawy finansów, ekonomii, minister Grabski, jego reformy, potem wielki krach na giełdach amerykańskich. Czy nam to zagrażało bardzo mocno, czy okazało się, że żeśmy wypracowali własny sposób radzenia sobie z kryzysem? No, w sensie gospodarczym to trzeba powiedzieć, że znacznie lepszych mieliśmy polityków gospodarczych w okresie przedmajowym niż pomajowym. Dużo lepszych. Przed 20, przed zamachem majowym. No, można powiedzieć, że nawet ta grupa, wtedy były tak zwane rządy pułkowników, takiego młodego pokolenia, ludzi relatywnie rzecz biorąc młodych, którzy wywodzili się z otoczenia Józefa Piłsudskiego. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, to byli oni kiepscy. To trzeba powiedzieć uczciwie. Tam, gdzie ktoś pojawił się, a przecież ktoś powie, w tle był nie pułkownik, przez wszystkich nas świetnie pamiętany, inżynier, inżynierowie byli ekonomistami, Kwiatkowski. Tak, ale to jest państwowa industrializacja. To jest państwowa industrializacja bardzo ważna. Tak. I przede wszystkim ze środków publicznych. Ze środków publicznych wszystko to, co zdarzyło się ważnego w tym czasie, było ze środków publicznych, czyli to, co nazywamy akumulacją prywatnego kapitału, było bardzo ograniczone. Ściąganie podatku bardzo mocne. Tak, bardzo. I z drugiej strony przeznaczenie tego na cele publiczne, czyli na inwestycje. Wtedy zresztą to było wzorcem powszechnym. To znaczy nie tylko to robił industrializacja Józef Stalin w Związku Radzieckim, ale podobne plany o charakterze inwestycyjnym były w Niemczech i wszędzie ten etatyzm ekonomiczny wtedy był dużo silniejszy niż wolny rynek. Zwłaszcza, że był to okres protekcjonizmu. Co było wielką zasługą międzywojnia, to jest edukacja. To był jeden z największych sukcesów. Największych sukcesów tak naprawdę. Podniesienie poziomu. Tak, tak. Upowszechnienie edukacji. Przede wszystkim utworzenie pewnego wzorca świadomościowego Polaka, z którego zresztą do dzisiaj czerpiemy. To znaczy on tak naprawdę dopiero wtedy był takim zaczynem, zasiewem pewnego wzorca polskości. To prawda, że
żebyśmy dzisiaj nazywali te rzeczy, jakie one były naprawdę. Przecież wtedy też repolonizowano. Pamiętajmy, że to nie tylko było odnalezienie w nas, naszego wątku polskości, który w nas był, tylko zasiew, tak nawet tego słowa wtedy używano. Zasiew polskości, czyli stworzenie nas Polakami na nowo, zwłaszcza, że nie wszyscy, to było państwo wielu narodów, nie zawsze najmądrzejsze, jeśli chodzi o swoje mniejszości i przede wszystkim państwo wielkich, silnych nacjonalizmów. To był czas dzisiaj nam nie do końca zrozumiały dzisiaj. Wtedy koniec, przełom XIX i XX wieku przyniósł te wielkie, te tak zwane agresywne nacjonalizmy. Wtedy się dopiero na przykład pojawia tak zwany nacjonalizm kowieńskiej Litwy, prawda, która Litwin to Bóg, Piłsudski mówił, że jest Litwinem, przecież mówił po polsku. Dla niego kim innym był ten kowieński Litwin, który mówił w tym języku, który dzisiaj uznajemy jako litewski. Był to znacznie bardziej skomplikowany. Teraz czas wielkich, agresywnych, młodych nacjonalizmów, które mieliśmy u siebie wewnątrz, również w kraju. I w związku z tym tożsamość Polaka była też tożsamością w pewnej kontrze, przeciwko, ale ta tożsamość w dużej części została zachowana i ona procentowała i w czasie wojny i z tej często, jakbyśmy dzisiaj nawet nie powiedzieli, inteligencji, bo to byli po prostu ludzie, inteligentem był człowiek po maturze, pamiętajmy, dzisiaj zupełnie w innym znaczeniu tego słowa, to byli ci ludzie, którzy tworzyli polskość po II wojnie światowej. Co oznaczało skończyć gimnazjum, prawda? Greka, łacina. A już nie mówiąc o tym, że matura była w zasadzie wejściem w krąg ludzi, których dzisiaj byśmy nazwali z wyższym wykształceniem, chociaż to było wykształcenie średnie, ale ci ludzie, ta świadomość, ona zaprocentowała pokoleniowo. To była ta świadomość, która miała znaczenie tak samo w czasie wojny, kiedy zachowaliśmy świadomość narodową. Bo między Polakami okresu I a II wojny światowej była ogromna różnica. A czy nie uważa pan, że... Ale także w Polsce Ludowej. Żeśmy takie te ramki złoto zrobili do tej II Rzeczpospolitej, dlatego że nas ten komunizm, tym brudem, tym smrodem, takim tym szarością okopał i potem nagle te pokolenia zaczęły wspominać, jakie to było państwo, prawda? Jak to ziemiańska dyskusja, literacka, a przecież też miało swoje grzechy. Polska Ludowa w zasadzie stworzyła przez to niezbyt mądrą propagandę, która nie była cały czas w okresie międzywojennym, przynajmniej na początku, w okresie po II wojnie światowej. Polska trochę rehabilitowała, Polska Ludowa rehabilitowała międzywojnie. Międzywojnie za czasów, których przyszło, tym, którym przyszło wtedy żyć. Oj, były to trudna politycznie sprawa. To było, walka polityczna była w państwie w istocie rzecz biorąc w dużej części totalitarnej, bo nie demokratycznej. Wiodła wyłościan. Tak, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, walka w tym czasie była czymś nieporównywalnie bardziej brutalnym. Nikt w dzisiejszych czasach, a nawet nie wyobraża sobie, że można za krytykę polityków pobić naukowca. To się nikomu w głowie nie mieści. A wtedy były wydarzenia polegające na tym, że słynny docent Uniwersytetu Stefana Batorego za artykuł został ciężko pobity i jeszcze w dodatku skazany później za to, że jakoby obraził cześć marszałka. Dlaczego o tym mówię? Ściechowski to był. Cywiński. Więc i to były wydarzenia, które były czytelne, bo jednak prasa mimo konfiskat żyła, istniała prasa w miarę wolna. Polska Ludowa trochę przez swoją taką negatywną propagandę dotyczącą okresu międzywojennego, zwłaszcza w jej początkowym okresie Polski Ludowej, niejako rehabilitowała w naszej świadomości. To wszystko stało się znacznie bardziej różowe, dużo mniej gorzkie, a bywało różne. Ale co jest najważniejsze, teraz my potrafimy te czasy ocenić trzeźwo. Tak, potrafimy. I bardzo dobrze by było, gdybyśmy na te czasy patrzyli bez legendy, bo zawsze, kiedy tworzymy sztuczną legendę, ona obróci się przeciwko nam, bo ktoś...